kandydaci, przygotowując się do wysłania aplikacji, są bardzo zaangażowani, czyli przygotowują swoje dokumenty, robią research na temat firmy. I też takiego zaangażowania w tej chwili oczekują ze strony pracodawcy. Chcieliby wiedzieć, czy dana rekrutacja nadal trwa i czy też zostali przyjęci do kolejnego etapu. Jeśli nie, to dlaczego nie zostali przyjęci? Z naszego badania, z badania Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji i rekrutera, wynika, że nadal znikomy procent kandydatów taką informację otrzymuje. Czyli jakby mają takie poczucie, że wysyłają życiorys trochę w czarną dziurę. Wysyłamy i nic się nie dzieje. Natomiast sytuacja idealna byłaby taka, że otrzymują choćby jedno zdanie. Dziękujemy, zakończyliśmy proces tej rekrutacji. Chcemy być z panem w kontakcie, z panią w kontakcie. Tego typu informacje również przychodzą do kandydatów nadal zbyt rzadko. Informacja zwrotna dla kandydata jest bardzo ważna. Ona jest nie tylko ważna z punktu widzenia informacyjnego, żeby kandydat wiedział, że już nie musi myśleć akurat o tym konkretnym stanowisku, że musi szukać dalej. Ale jest również ważna dla pracodawcy, ponieważ niezadowolony kandydat, źle potraktowany kandydat, na pewno o wiele chętniej podzieli się tą swoją jakby niezadowoloną opinią, słabszą opinią ze swoimi znajomymi w mediach społecznościowych czy na różnych forach, których w tej chwili jest coraz więcej. No i wpłynie to na pewno na wizerunek naszej firmy. Natomiast mamy również takie dane, które mówią o tym, że o wiele mniej chętnie taki niezadowolony kandydat kupi nasz produkt i skorzysta z naszej usługi.